O, Łukasz jedzie. Witam cię. Cześć. Jedziemy na wyprawę. Tak więc Łukasz poszedł do Żabki, a my będziemy wyruszać dalej. Jedziemy jeszcze do Abo na Wierzchnia. Troszeczkę, no jest spoko, bo nie ma błoto. Zobaczymy, ile da się samochodem przejechać, no ale resztę to już na piechotę. Czyli to już chyba będzie koniec. Dobra, to gdzieś tu... I się podstawiać auto. Gdzieś... Nie, nie można... No wiem, wiem, już jest dziura, no. Kamienie nie mogę. Dobra, postawimy gdzieś i resztę na piechotę. Hello, witamy was na kolejnej wyprawie Wykopki w poszukiwaniu historii. Pochodzimy po nieznanych miejscach. Do zobaczenia już za chwilę. I zapraszam do oglądania, zapraszamy. No to zaczynamy ja standardowo z Rutusem. Łukasz ma nowy wykrywacz. Taki bardzo fajny sprzęt, bardzo leciutki. No i jakiś kawałek pierwszy złomu. Miedź jeszcze nie uruchomiłem, ale mamy tutaj też fajne bardzo tereny. Tak więc poszukamy. Jako pierwszy sygnał to takie coś. Kawałek takiej blaszki zwiniętej. No to nic ciekawego, ale wychodzi. Coś już wychodzi, no. Pod takimi starymi drzewami. Łukasz tam jest. Będę się kierował całkowicie w prawą stronę. Tam. No zobaczymy, no. Przy wykopkach nie trzeba się... Nie wolno się śpieszyć, no. Z motoru. Ciepło się zrobiło, chodzimy po takim lesie. Na razie no kiepsko z sygnałami, a też dużo śmieci. Jak zwykle, tu trafiliśmy na taki no, w miarę las, co można chodzić. Tak na upartego. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Nie wierzę, wy też nie uwierzycie, chodzę po polu. Nie, kiepskie tu są lasy, powiem wam. Chyba będziemy zmieniać miejscówkę za chwileczkę. Jakiś sygnał, ale... Jakiś kapcel, ale no, niby ładnie, ale jest tu blisko wysypisko śmieci, no i sami doczyńcie resztę. Jedziemy w inne miejsce, w inne, ciekawsze. Robimy obrączkę z Mosiądzu. Taki w miarę był sygnał, no ale, no Mosiądz. Nie, tam coś, zobacz. Kopnij. To coś na żywo, może fajnego znajdziemy. Polmoc. 56, no tak pokazywało podobno. No my jeszcze na starym miejscu, co tak zmieniamy to miejscowe. Mamy wentel od traktora. Od traktora. Wentel od opony. Jak masz takie coś, to to jest. Tu masz nakrętkę, tu się pompuje. No. A tu masz dlatego takie długie. Aha. Od opony, od traktor. Aha. Z traktora. Rozumiem. Tamten las. Zmieniliśmy miejscówkę. Pochodzimy troszeczkę tam. No i zobaczymy do pierwszego, takiego fajnego myślę już strzału, bo pierwszy, który już mamy dzisiaj z 10, ale nic takiego fajnego. Może dlatego, że Łukasz jest taki niecierpliwy i mówi nie ma nic, to nie plaża. Wiadomo, że monety są za monetami, a to las, pola. Trzeba mieć chwilę cierpliwości, ale myślę, że coś znajdziemy. No co się tu jest rozkopane już. Świeżo. Czy nie tak świeżo? No, można i powiedzieć by tak parę dni. Dobra,
Idziemy tam, na dół. No i już nowa miejscówka i już fanty się pokazują. Blaszka konna z konia. Już coś jest. Sorry, że tak pod światło poszło, no ale... Jakąś monetę pierwszą. Też nie, piszę z numerem 5. Takie coś. Numer 5. Pokazuję. Ale fanty się już pojawiają, a tam nic nie było. Wyglądało na może ten... Z kluczy takie ten bryloczek z numerem 5. Będę musiał się teraz zaś ubrać, bo tak mi się zimno zrobiło. No ładnie. Ślada. Bardzo stare. Historia. Kawałek druciska. Pogoda piękna się zrobiła. Przygoda, to jest przygoda. Nie wiem, coś tu jest. Ale dzisiaj to taki wypad z konia. Coś, ja pierdolę, bo z beczki. Ta obramówka, nie? Jak myślicie, dobra, jakiś zawias, zobaczymy. Takie coś. No coś wysuł, coś głęboko, za chwileczkę sprawdzę. A gdzie on uciekł? Do krzaczorów? Chyba na drugą stronę łąki przechodzi. O. Pewnie pomyślą, ucieknie, zostawi cię. No nie, ucieknie, bo jego kurczyki samochody są w moim plecaku. Ale tu są bardziej krzaczory. No dobra. A jest, widać. Dobra, tu trochę pochodzimy, no może po tych krzaczorach, ale no kiepsko jest, no ale wypad jest. No kiepsko z fantami, no, ale wypad jest zajebisty. Jesteśmy jak zajebiści. Taki jest wypad. Wypad. Wypad stąd, wypad. Jako fajny spacerek. Idziemy. O, tam spotkaliśmy kolegę Piotrka. O, no, nawet. Dwójka, to jest fajne. Jakiś medalik, nie wiem, czy to jest Rzym, czy to jakaś... będzie coś bardzo starego. Czy z brązu, czy z epoki brązu, nie wiem. No, to będzie coś. Odważniczek widzę. Odważnik, jedna plomba. Odważniczek. To było w lesie? Nie, nie, na polu. A, tak. Na polu. No, myśmy tutaj tym polem właśnie szli, coście nas widzieli, to... To z krajem tego pola, żeśmy szli. A tutaj to też coś będzie. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Taka kuleczka właśnie. A guziczek. Plomba. Plomba. Fajne, fajne, fajne rzeczy. 50 groszy chyba. 49, 50 groszy. A tak. Często się znajduje. Guziczki dwa. A no bo chciał odnieść wojnę, bo chciał. To jest piękne, to będzie coś bardzo. To jest fajne, no. No to będzie już ten, warte ten. A to 2K. Odważnik. Odważnik też znalazłem kiedyś. Bardzo fajne też, to jest. Rzeczy są. A to no nie, no to jest właśnie, to jest właśnie. Jakiś... No tak to wygląda. No. Może tutaj nieko. Jakby brązko, nie? Takie ciemne właśnie na brąz mi to. Może być tak, z brązu coś. No to kończymy dzisiejsze wykopki w Polskań historii. Auto zdechło. Po nabiegu. Jest. Tak więc. To zgadzamy się z tym jaworzem, nie? Tak, nie. Przyszłą? No dobra, trzymaj się, cześć.